no sytuacja jest taka, jaka jest i trzeba dać się wszystko, żeby pojechać na tym mistrzostwo. Zimno, nieprzyjemnie, ale znaczenia to absolutnie nie ma. Tak, tak, oni mieli takie same. Ale oni są przyzwyczajeni. My też, paru z nas w Anglii grało, także nie było to problem. Wygraliście ten mecz oczywiście, natomiast jak ocenisz DNA tej reprezentacji, styl tej reprezentacji? Można w ogóle jakieś wnioski wyciągać, czy to był mecz, który trzeba wygrać i po prostu zapomnieć? Ciężko jakiekolwiek wnioski po tym meczu. Mi się wydaje, że najważniejsze było tutaj przyjechać, zdobyć 3 punkty i przygotować się do tych następnych 2 meczów. Wiemy, że teraz jakimś cudem sytuacja jest znowu w naszych rękach i wystarczy te 2 mecze wygrać, żeby awansować na Euro. Co jest jakimś cudem po tym co my wykombinowaliśmy w tych eliminacjach, ale no sytuacja jest taka, jaka jest i trzeba dać się wszystko, żeby pojechać na tym mistrzostwo. Sytuacja jest też taka, że 4 debiutantów dzisiaj mieliśmy w reprezentacji Polski. No to wydarzenie bez precedensu i jak możesz ocenić występ? Bardzo pozytywnie. Cieszę się, bo też jako ten już chyba dzisiaj najstarszy na boisku, fajnie jest widzieć, jak młodzi zaczynają tą swoją przygodę z reprezentacją, którą ja zaczynałem 12 lat temu. Mam nadzieję, że będzie to początek równie długiej i pięknej przygody, jak tą, którą ja przeżyłem do tej pory. Możemy żyć się nadzieją, szczególnie, że w Tiranie reprezentacja Albanii pokonała Czechy, a to oznacza, że jeśli wygramy wszystkie mecze do końca eliminacji, no to mamy bezpośredni awans. Mam nadzieję, ale najpierw trzeba te mecze wygrać. Wydaje się, że wystarczy wygrać tylko 2 mecze, ale to są też aż 2 mecze i trzeba dać się wszystko, bo tak jak powiedziałem, to, że jesteśmy w takiej teraz sytuacji, to jest cud, bo chyba nawet nie zasłużyliśmy na to, żeby być w takiej sytuacji w tym momencie, ale cieszymy się, że tak jest i trzeba po raz pierwszy od paru miesięcy nie dać ciała, że tak powiem.